Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hrabstwo, a dzisiaj po raz kolejny widzimy się na chińskim serwerze w Robloxie i tak naprawdę zapraszam was też do gry na nim, no bo im więcej Polaków będzie grało, tym może ciekawiej będzie na serwerze przy okazji. To jest oczywiście serwer, który nazywa się Hrabstwo Tang Hebei, _Hebei, więc możecie go sobie znaleźć na Robloxie by Ducky Nation. I dzisiaj staniemy się pracownikiem czy baristą, tak? Czekajcie. Tak, baristą w T-WEN barista. Będziemy pracowali w tej firmie, więc musimy sobie tam najpierw dojechać. A żeby tam dojechać, musimy nasz ukochany elektryczny samochód sobie zrespić, odpalić go i dopiero będziemy móc jechać tam, w tamtym kierunku. Także widzicie, wsiadamy do naszego elektryczka świetnego, miejskiego, małego. Jedziemy do pracy, bo muszą nam płacić w końcu. Wczoraj byliśmy jako taksówkarze na tym serwerze, a dzisiaj właśnie jako ten barista. Ten barista spodobał mi się z tego względu, że dowiedziałem się mniej więcej, gdzie on może pracować, czyli w tym miejscu, do którego podjechaliśmy jako taksówkarz wczoraj, nie? O kurcza, ten gość gdzie poleciał w ogóle? God damn. Dobra, lecimy do naszego miejsca pracy. Mamy na szczęście to miejsce oznaczone. To może chodzi o to, że drużyny, które są na zielono, są pozaznaczane i gdzie mają pracę. No będziemy sobie na pewno to testowali. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie proszę łapę, suba, komentarz. Wpadnijcie na G2, Instagram, Discord. Wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem. A my sobie lecimy właśnie do naszego miejsca pracy. Miejmy nadzieję, że ta praca będzie fajna i opłacalna. Nie wiem, za co kaskę dostałem, ale mam wrażenie, że zarobiłem trochę więcej teraz siana. Dobra, zaparkujmy sobie. O kurczę, odbiłem się od samochodu. O kurczę, od krawężnika się odbiłem. Tutaj sobie zaparkujemy, ręczny zaciągniemy, wyłączymy samochodzik, światła, wszystko powyłączaliśmy. No idziemy do roboty, bo już tutaj, jak widzicie, mamy mnóstwo ludzi, którzy idą do tego. Chcą kupić pewnie kawkę, jakąś herbatkę, czy co ja tutaj serwuję. Sobie screenka zróbmy jeszcze. Okej, tutaj, o, powinienem tak zrobić chyba screenka. Dzień dobry, witam. Czekajcie, albo powinienem nawet tak sobie stanąć. Jak screenka zrobić do takiej roboty, to ja nie wiem. Możemy później, z samochodem zrobię jak zwykle. Dobra, dzień dobry. Jak ja mogę ich obsłużyć w takim razie? Z tym pracownikiem tego sklepu. Zdobyć... O, kurczę, dobra, pusta kawa. I teraz co? Teraz nalewam gdzieś, czy o co chodzi? Kawa, pusta kawa. Dzień dobry, proszę, służyć. Kliknij E, aby służyć. No służę panu, służę. No dobra. No, nacisnąłem E. Dobra, ale tutaj powinienem być tym. 3 pusta kawa. Powinienem być ubrany jako pracownik tego przybytku. Halo? Kurczę, no dajcie mi się ubrać na pracownika tego przybytku. Halo? Gro komputerowa. No dobra, tu mamy kawę. Tutaj, dobra, znowu jestem jako pracownik. Okej, czy ja coś muszę nacisnąć? Jest jakaś inny rodzaj kawy nam się nalewa? Czy coś takiego. Tutaj chyba normalnie lejemy kawkę. Kliknij E, aby służyć. No nacisnąłem E, naciskam E. Proszę bardzo, chyba że nie mam nic mieć w łapie. E. No nic się nie zmienia, widzowie, po prostu. Kliknij E, służyć. Mam kawkę dla ciebie, wariacie. Kawka. Kawka dla ciebie, kolego. Kolego, kawka tutaj. Proszę bardzo. No nacisnąłem przecież. Kawka. Jak kawka, no. Ja pierdzielę, nie wiem, o co chodzi, widzowie. Zdobądź filiżankę kawy. No to mamy przecież kawkę już. Może mamy jakąś specjalną kawkę, bo to jest jakaś matcha latte do zrobienia. No witam, dzień dobry. Sprzedaję panu tę kawkę. Nie no, wydaje mi się, że znowu 3000 zarobiłem za robotę, aczkolwiek nic nie robię tak naprawdę. Ja tylko udaję, że pracuję w tym momencie. Także ta praca chyba nie będzie dla mnie. O, czekajcie, tutaj. Okej, i tu mogłem mu dać kawkę, czekajcie. To mamy tak, pusta kawa, nalewamy, pusta kawa, nalewamy. I teraz tak, idziemy tu. Kawka dla pana i kawka dla pana. Ej, dobra, daliśmy im kawę, żeby nie było. Dobra, nalałem kawkę i teraz tutaj nalej kawkę, kolego. I teraz tak, pyk, e i e. Dobra, czy ja muszę wyjść stąd jakby, żeby móc tę kawkę kolejną komuś dać? No dobra, przynajmniej wychodzi na to, że robimy cokolwiek. Nie wiem jak z pieniędzmi, aczkolwiek wygląda na to, że coś tam zarobiłem. I teraz pytanie, jak nacisnę? Tak! Jakieś chyba z 200 za kawkę zarabiam, mam wrażenie. Tak mi się wydaje, że z 200 za kawkę idzie zarobić. No tylko kolejka mi się teraz skończyła, nie? I to jest problem. O, dzień dobry, ja tutaj z kawką. Przyszedłem sobie posiedzieć z kawą, kawusią. Czy jakiś nowy gość przyjdzie do kolejeczki? Ja widziałem, że ta kolejka naprawdę schodziła. Dzień dobry, proszę bardzo, kawka pyszna, najlepsza na świecie, chociaż ja akurat kawki nie piję. Ale to wiecie, jak się nie pije, to nie znaczy, że nie można zrobić dobrej kawki, no, bez przesady. Dobra, pusta kawa, tutaj. Dzień dobry, dla pana, proszę bardzo, kaweczka, kawunia. No, weź gościu te filiżane. Dobra, no i coś tam zarobić można w ten sposób, nie? Aczkolwiek jak widzicie, to nie jest tak, że mamy jednak tych klientów cały czas, bo jak już ta pierwsza kolejka klientów przejdzie, to później musimy chwilę czekać jednak na kolejnego klienta. Więc faktycznie to jest taki zarobek, taki drobny. Jeżeli faktycznie nie macie co robić, chcecie zarobić jakieś grosze, to przychodzicie tutaj i pracujecie. Przy czym ciekawi mnie, co jaki czas zarabiamy coś w okolicy tych 3000, bo miałem wrażenie, że raz te 3000 dostałem już za grę po prostu jako ziomek od kawy. Dobra, tutaj pustą filiżankę, proszę bardzo, pusty kubek tak naprawdę. No i teraz gdzieś koło 190 tysięcy powinienem mieć, jeżeli by mi w końcu te 3000 wleciało. Dobra, no tak, no mamy tego. O, otrzymałeś 3000 jeszcze, no i mamy 190 tysięcy. No dobra, czyli ogólnie praca jako ktokolwiek już się opłaca na tyle, że dostajemy po 3000. Niezależnie od roboty, którą będziemy wykonywać, to te 3000 się należy. Więc to nie jest tylko tak, że będąc taksówkarzem tyle zarabiamy, bo zarabiamy też tak jako nawet pracownik, jako barista po prostu, nie? Więc stoimy z kawką, napełniamy kubek, czekamy na kolejnego ziutka, który podejdzie i w ten oto sposób sobie zarabiamy. No dobra, ale chyba skończymy sobie nasz dzień pracy jako barista. Wyprzedamy jeszcze te dwie kawki, żebyśmy, wiecie, mogli sobie stąd wyjść. Jeszcze jedną kawkę sprzedam. Skończymy, tutaj trzeba posprzątać, wiecie, już wszystko pozamykać. Okej, posprzątać tutaj, o cyk, tutaj trzeba posprzątać, o ja już się przebrałem tak naprawdę ze stroju do pracy. Tutaj trzeba przejść jeszcze z sufitu, pościągać kurze jakieś, czy pajęczyny, bo sobie zostały. Anytime is tea time. Okej, czyli może to nawet nie jest kawa, co herbata raczej. No dobra, wychodzimy, zarobiliśmy sobie sporo kaski. Możemy pojechać z powrotem i może, wiecie, jakąś nową pracę zgarniemy faktycznie. Dobra, zapiąć się w czasy. I teraz tak, czy jakąś nową pracę byśmy powzięli sobie? Kierowca ciężarówki, dostawy, tawern, lody Mixue. Może to, lody Mixue powinniśmy sobie przejąć. I zobaczmy, czy faktycznie będziemy widzieć. Tak, mamy to! Widzimy w którymś miejscu, w którym będziemy jakby pracować, nie? Dobra, a mógłbym kupić samochód może? 190 tysięcy już mam, stać mnie na trochę samochodów. Kontynuuj zakupy. Hatchback, nagły wypadek, autobusów, wagon, luksus. Nie no, hatchbacka bym sobie kupił chętnie, nie? Jakiegoś. Mamy 190 tysięcy. O, może golfika takiego. Chociaż tu są golfy, jest 2022, 2022. Z całą kasę takiego golfa mógłbym kupić, ale ja bym wolał starego golfa, żeby był bardziej podobny do mojego golfa. Ale chyba nie ma niestety. To co, ten za 128 kafli, czy jeszcze ten lepszy? Golf GTI czy Golf R? Golf R niech będzie, cyk. Potwierdź, 128 tysięcy proszę państwa. Prawie jak mój golfik, tylko że nowszy o 12 lat jakieś wstępnie. Dobra, wyjdź z dealerstwa i idziemy, proszę państwa. I kupiliśmy sobie fajny samochodzik, jeszcze troszkę kaski mi zostało, żeby nie było. Jako pracownik, jako gość, który jeździł na taksówce i teraz był baristą, to całkiem nieźle zarobiliśmy, żeby kupić taki pojazd. Okej, proszę bardzo. No, taki golfik porządny, no cóż. Jak w prawdziwym życiu, nie no, takiego w prawdziwym życiu chciałbym, ale to wtedy wolałbym, wiecie co, jakbym miał mieć takiego golfa w prawdziwym życiu, to chciałbym mieć gdzie nim parkować, jakby już jakiś garaż, albo nie wiem, może miejsce parkingowe, czy coś, a nie parkować po prostu przy ulicy. No dobra, o, mamy, ale to brzmi! Dobra, zapinamy sobie, o kurczę, jak to brzmi w ogóle inaczej całkowicie. Światła automatycznie mi się uruchomiły, dobrze, dobrze. Jedziemy! Jazda! Let's go! Chłop chce nas porobić jakimś główienkiem startowym chyba, samochodem. Dobra, na skrzyżowaniu tu... O kurczę, ała, ała! Ja pierdykam, ale to nosi ten samochód. Samochód, za mocny jednak chyba. Dobra, lecimy, ale to jeździ, ty. Ładnie, ładnie. Naprawdę dobrze to brzmi nawet. Okej. 228 to chyba nasz VMAX. A my do pracy jedziemy w to miejsce. Gdziekolwiek to będzie, cokolwiek to będzie. A, czyli też w punkcie po prostu będziemy sprzedawać rzeczy. No dobra. Jako będziemy sprzedawcą lodów, mimo że jeździmy takim samochodzikiem, nie? To jest mocne. Mocny materiał, widzowie. Patrzcie, cyk, podjeżdżamy. I dokładnie to będzie nasza praca. O, to będzie do miniaturki. Przy okazji, cyk, wyłączamy światełka off i możemy iść do pracy. Dzień dobry, dzień dobry. Ja tutaj przyszedłem pracować. Zdobądź rożek lodowy, pusty rożek lodowy, weźmy jeszcze kolejny rożek lodowy i teraz gdzie się? Tu się zapełnia. Stożek pusty. Dobra, tutaj jest taki. O, tu przynajmniej można obsługiwać ludzi jakby będąc w prawidłowym miejscu. Także to jest plus. Dobra, dzień dobry, lody do sprzedania, lody. Komu loda, bo idę do doma. Dobra, proszę bardzo. Jeszcze tutaj napełnić. Proszę i proszę. No i sprzedałem już wszystkich klientów. Załatwiliśmy i tyle. Tyle roboty, fajrant. Proszę państwa, tu lody się sprzedaje w ogóle? To nie wygląda jak miejsce z lodami. Chociaż faktycznie coś jest. Dobra. Dzień dobry. No dobra, obsłużę pana już. Skoro już tutaj jesteśmy, no to faktycznie wypadałoby. Proszę bardzo. O kurczę, a to co? Czemu to się nie napełniło? Dobra, napełniło się. Dzień dobry, jakie lody by pan poprosił? Jedyne jakie mogę panu zrobić to jest ten włoski typ loda, taki świderek trochę. I on wychodzi z tej oto rury i do tej tuby, a to jest jakiś, co to jest? Jakiś Hello Kitty? Co to ma być w ogóle? To jest bałwanek w ogóle. Okej, ktoś tam jedzie, ty. Może lody by chciał kupić. Halo, kolego, tutaj, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo. Zapraszam po lody, tylko u mnie w sklepie. Najlepsze lody w okolicy. Zapraszam. Zapraszam, jestem też przy okazji tego. Próbuję nagonić klientów do nas. Co to jest? Changyang Baidai. Okej, powiedzmy, że taka jest ulica. Tutaj, dzień dobry, proszę, dla pana lodzik. Ile dostaję w ogóle za te lody? 69 tysięcy mamy. 964, za moment zobaczymy, Boże, czekamy na klienta tak naprawdę. Ubraliśmy się w końcu nawet, jak pracownik. No też 200, to wygląda na to, że w każdej takiej pracy zarabiamy praktycznie tyle samo, nie? Na to póki co wychodzi. Także bez większej różnicy, czy jesteśmy baristą, czy jesteśmy lodziarzem. Różnica jest, jak byliśmy tą taksówką, bo tam 3000 dostaliśmy za dojazd z klientem. Dzień dobry, proszę bardzo. Tylko właśnie pytanie, no bo tutaj ilu musielibyśmy obsłużyć klientów? 10, później kolejnych 15 klientów na 3000 kaski. I pytanie, co brzmi, jakby co szybciej zrobimy? Obsłużymy 15 klientów, czy dostarczymy jakby klienta do tego, do miejsca docelowego, w którym on chce być obsłużony? Oczywiście moją odpowiedzią byłoby: obsłużymy szybciej 15 klientów. Tylko to byłaby prawidłowa odpowiedź w momencie, kiedy ci klienci byliby tutaj cały czas, nie? A tak mamy tych, nie wiem, 6 na początek, a później pojedynczo przychodzą co kilkanaście sekund jakoś, nie? Więc później to już nie wiadomo ile, to z tego nie zarabiamy niestety. No ale cóż, jakoś udaje nam się pracować. Póki co, nie jest z tym jakiś wielki problem. Coś tam sobie zarabiamy. Pytanie też brzmi, ile czasu dostajemy te 3000 takie dodatkowe. No bo jednak trzeba brać pod uwagę, że dostajemy te 3000 co jakiś czas. Chociaż jeszcze teraz mi nie wleciało te 3000, nie? Jako barista co najmniej 2 razy po 3 kafle dostałem. Chociaż wiecie, możliwe, że tutaj też dostałem 3000 jak jechałem już, nie? Do pracy. Bo ja miałem po kupnie samochodu, miałem 66, o dokładnie, widzicie? I teraz też dostałem kaskę, kolejne 3 kafle. To te 3 kafle co ile? Co 5 minut? Czy co 2 minuty może nawet? To całkiem nieźle się tu zarabia, na to wychodzi. Chociaż wiecie, ja bym wolał i tak z punktu do punktu jeździć. Chociaż wiecie, no taka robota to jest też, z drugiej strony to jest taki dodatek, nie? To jest dodatek, a nie robota główna, którą powinniśmy gdzieś tam mieć. Więc no dobra, no to jest całkiem w porządku. Fajnie jakby można było w jakiś sposób rozwijać taki biznes i ewentualnie naganiać większą ilość klientów do nas, nie? Że można było zwiększyć ruch, że można jakieś imperium lodowe było stworzyć. Tak na dobrą sprawę, to było całkiem niezłe. Tak samo można pójść do tej roboty i dostać te 3000 pensji, jakby nawet nie będąc w robocie, nie? To też jest takie, że z drugiej strony za łatwo może czasami być. Dobra. Dzień dobry, proszę bardzo. Już czekamy na kolejnego klienta. Dzień dobry i do widzenia. Szybciutko poszło. Pyk. I 3, stożek lodowy. I czekamy dalej na klientów. No proszę państwa, dzisiaj dzień robotny. Pracowaliśmy dzisiaj jako barista, pracowaliśmy też jako sprzedawca lodów. Przy okazji kupiliśmy fajny nowy samochód i to taki nówka sztuka, serio. A nie, że jakiś taki używka jak ja sprzed 13 lat. No, ale myślę, że powoli w tym odcinku to było na tyle. Chyba że jeszcze sprzedamy ostatnie te lody. Może przy okazji dostaniemy, wiecie, dostaniemy za moment gdzieś te 3000. To fajnie też by było, żeśmy sobie w ten sposób zarobili. Dobra, sprzedaję ostatniego loda dzisiaj i zamykamy ten interes. Niestety, chociaż tutaj jest, że od 1997 roku możliwe, że ta firma działa. To ciekawe w sumie, jak oni działają. Utrzymują się tutaj na rynku cały czas, pewnie otwierają kolejne lokale. No to już może sieciówka nawet jest jakaś po prostu. Dzień dobry, proszę bardzo. Dobra, sprzedałem wszystko co było i odjeżdżamy stąd, jedziemy. Koniec roboty na dzisiaj. Proszę bardzo, uruchamiamy. Ale to daje. Dobra, ta buda będzie moja kiedyś. Dobra, czekajcie, a tu co to jest? Ktoś tym jeździ? Nie, chyba nie. Ciężko, wiecie, wyczuć, czy ktoś tym jeździ. To jest jakiś wewnętrzny pas w ogóle. Ej, ale to jest fajny wewnętrzny pas. To jest wewnętrzny pas, gdzie mogą dostawy przyjechać klienci do tych sklepów, czy do czegoś takiego. A po lewej macie normalny pas do jazdy, nie? Całkiem przemyślane to jest. Całkiem w porządku, powiem wam. Rzecz by była, coś takiego. Dobra, chcemy stąd wyjechać. O, czekajcie, tu jest jakiś kolejny sklep. To jest lodziarnia? Nie, co to jest? To jest kurczak. Okej. Jak ten sklep się na przykład nazywa? Czekajcie, tu trzeba ręczny zaciągnąć. O nie, tu jakaś muzyczka leci. Nie wchodzimy do tego sklepu, nie słuchamy go. Szybko, szybko, nie słuchamy tej muzyczki, bo nam zaraz zablokują film. Dobra. Odjechane od sklepu z muzyczką. Ale czyli tutaj kolejna jakaś praca jest, którą można podjąć. To fajnie, dobrze wiedzieć, będzie można też przetestować kiedyś. A tak jak mówiłem, powoli kończymy ten odcinek. W tym odcinku to było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko.